Obywatele zatrudniają i opłacają tysiące urzędników. A że w myśl konstytucji władza do narodu należy, każdy z nas ma prawo instytucje publiczne kontrolować. Artykuł 61 ustawy zasadniczej stwierdza, że wszystkie informacje o sprawach publicznych są jawne, a odstępstwa od tej reguły wprowadzić może jedynie ustawa. Dokument wypracowany przez setki posłów, senatorów i podpisany przez prezydenta. Niestety, dostęp obywateli do informacji publicznych bardzo skutecznie ograniczyć może też jedna osoba, wpływowa sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, która do orzecznictwa coraz odważniej wprowadza niebezpieczne pojęcie dokumentu wewnętrznego. To pojęcie nie jest znane ani Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ani ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ale ten brak nie przeszkadza sędzi Irenie Kamińskiej orzekać, że wybrana informacja ma charakter dokumentu wewnętrznego i w związku z tym obywatelom udostępniana być nie musi. Pod koniec czerwca na łamach wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości periodyku Na Wokandzie sędzia Kamińska przyznała wprost, że jej zdaniem bezwzględna jawność nie sprzyja pracy urzędów. Nie kryła również, że jest świadoma, iż polskie przepisy nie znają pojęcia dokumentu wewnętrznego. Ma na to jednak sposób. Wykorzystuje zapis ograniczający dostęp do informacji przetworzonych oraz ustawę o ochronie informacji niejawnych. Używa ich, cytujemy, jako bezpieczników, które można wykorzystać, by dostępu do informacji publicznej odmówić. Użycie sformułowania bezpiecznik w kontekście rzekomego zagrożenia czy nadużywania dostępu do informacji przez obywateli jest co najmniej słowem nieodpowiednim. Bo wymieniane przepisy uchwalono przecież w innych celach i użycie ich do prawnej legitymizacji nieznanego naszemu ustawodawstwu pojęcia dokumentu wewnętrznego jest nadużyciem, instrumentalnym traktowaniem prawa i wyrazem braku poszanowania woli narodu, który w referendum konstytucyjnym jednoznacznie opowiedział się za jawnością życia publicznego. W ustawodawcach krajów, na przykład Unii Europejskiej, istnieje pojęcie dokumentu wewnętrznego, ale jest on bardzo wyraźnie określony w przepisie ustawy i też jest określone, w jakim momencie dokument ten może zostać udostępniony. Natomiast cały czas jest to kwestia tego, że jest to dokument, który tylko czasowo podlega ograniczeniu. W Polsce uznanie przez sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego informacji za nieudostępniany dokument wewnętrzny w praktyce odbiera obywatelom szansę, że kiedykolwiek będą się mogli z nim zapoznać. Droga odwoławcza wjedzie bowiem przez Strasburg. Niepokoi nas jako organizację, która zajmuje się ochroną prawa człowieka do informacji, sieć obywatelska Watchdog Polska, to, że coraz częściej pojawiają się wyroki dotyczące dokumentu wewnętrznego, kategorii, która nie istnieje w polskim prawie. Jednocześnie doświadczenie wskazuje, że mogą to być przygotowania do wprowadzenia zmian prawnych, które byłyby bardzo szkodliwe, ponieważ bardzo ograniczyłyby wiedzę ludzi o tym, jak decyduje się o ich życiu, o ich pieniądzach, o ich przyszłości i o tym, jak jest rządzone państwo. Mamy nadzieję, że to się nie stanie.